To ilu was może być dzisiaj? No tak 4-5. O, to dużo. To banda. No to tak. O kurde. A oni też oglądają Blego Psa, czy nie? Tak. Też? Kurde. To może, nie wiem, wezmę kalendarze. Zobaczę co mam. Mikołaj dzisiaj przyjedzie z całą bandą, z chłopakami z okolicy. Nie mam siły już. Jest tak gorąco, że on chyba już, wiesz co, mi głupieje. Wiesz? Zawodowstwo po prostu. Wieczorem będzie lepiej. Tak, teraz to jest skręty. No. Już nawet, wiesz co, już parę razy mi się nawet koło ślizgło, wiesz, jak na gumę. Bo ale się ładnie jak zjechały, nie? Zobacz, ale jakie gorące. Bajka po prostu. No i powiedz, jak nie kochać jazdy na kole, powiedz. No jeszcze tego nie mogę doświadczyć. Nie możesz? Kurde. Ja zawsze o tym marzyłem, wiesz co, od dzieciaka. I no 4 lata temu zacząłem, no 4 lata, teraz 4 rok będzie, nie? Kupiłem supermoto i na tym supermoto przerwała mi naukę wypadek drogowy, nie? No i kupiłem KTM-a 400 i po polu tylko jeździłem, ulicy się bałem i tam po polu sobie trenowałem, nie? No ale to nie jest to, żeby dobrej gumy się nauczyć, musi być płasko, musi być asfalt, wiesz, bo tak nie wyczujesz tego, co ty robisz na tym motocyklu, nie? Bo tu jak masz dół, górkę, za wysoki pion masz, to ci po prostu motocykl idzie do tyłu bardziej. Jak masz nożyce, nie? No to ci opadnie na dół. Bo to w dwie strony po prostu tak działa, nie? Inaczej jak na belkach na Super Enduro, bo to na belkach jak na Super Enduro podniesiesz wysoko motocykl, to wiesz, jedna cię podbija, druga cię pcha i jest okej, nie? A tu to po prostu musi być równo, nie? Bo jak już załapiesz sobie ten pion, to już potem to już tam wszystko pójdzie, nie? Teraz to już, wiesz, no i no, strzelanie tego, ze sprzęgła, nie? To musisz mieć do perfekcji, nie? Raz lepiej, raz gorzej, ale żeby nie przewaliło, nie? I zawsze do siebie. Jak sobie kupisz jakiś sprzęt, to ja ci poświęcę czas i cię będę uczył. Na czwórce, nie? Tam jest. Tu teraz na czwórce, no. Tu jak próbowałem z trójki, nie, no to jednak to za mocno, wiesz, pcha i... No. Widziałeś, że nawet nic nie pojechałem, tylko mnie do pionu wywaliło i
A tak jak twoim okiem, nie, nie kamery, nie? O kamerze nie mówimy, bo kamera to oszukuje. Ale twoim okiem, jakie te piony są? No to tak prawie raz wygląda, że się przytrze, nie? Tyłem. Tak jak już stoję, to bardzo mocny. Tu tyłem? No. Tak ja? Nie, raz ten to aż tak, nie? Naprawdę? No. Nie gadaj. Nie, no poważnie, ja jak ten pan jedzie, to aż tak... No tak, ale ten tył to ile ma do ziemi? No nie no. Z tyłu? No to nie przytrze. No nie no. Wiesz, że to potrzeba, żeby przytarł, to by było pion i by już była gleba. Bo tak jak jeszcze mają, wiesz, te tablice, nie? Widzisz czasami na filmach, nie? Tu jeszcze mają stelaż, tablica gdzieś tak wisi, nie? Tu jeszcze są te, no, odblaski. To gdzieś jest tak. I tu faktycznie, może przytrzeć, nie? Ale to... jak już naprawdę, no ty to już tu przy twoim, to już by się, to już by przytarł, nie? Tak, no dobrze. Ja na YouTube nagrywam. Tak? No. Będziesz na kanale. Jakiś film byś tam skomaszył, coś tam no. Z tymi ludźmi, nie? No. O. Możecie trochę ze mną polatać, możesz z nimi jak chcesz to jechać. O. A to 600? 1000. 1000, uhu. A to? 750. 750. Coś mi się dzieje. Nie mogę na koło wyrwać, czy z napędem? Czy z tryskiem? Mikołaj z nimi pojedzie dalej. Chyba coś za gorąco na tym wtrysku mój jest. Stracił. Chyba za gorąco. Przegrzany. Chłodzenie włączymy.
to nara! Nie wiem, co się dzieje. Spadam. Zobaczymy wieczorem, co się będzie działo. O, gaśnie. O, przygasa. O, i zgas. O kurde. Nie dojadę do domu. Siema. Kurde. No ciekawe. O co tu chodzi? Kurde. Dobra. No kurde. Nie zatrzymywać się, tylko jechać.